Dajmy sobie chwilę czasu na tak zwaną rozpędówkę. No i witam Cię serdecznie na pierwszym webinarze. Sponta webinarze można byłoby powiedzieć, w temacie o tym, jak uczyć online. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, od czego zacząć. I od razu dla wszystkich purystów, narzędziowców i tikowców, dzisiaj ich nie będzie. W sensie nie będziemy gadać sobie o narzędziach. Są rzeczy ważniejsze, szczególnie patrząc pod biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w takiej sytuacji w jakiej jesteśmy i mocno chciałbym też na to zwrócić uwagę. Więc jeżeli oczekujecie nowych narzędzi, quizów i tam w ogóle nagrywamy filmy, smartfonujemy się, w ogóle wiecie, masaż tymi wszystkimi technologicznymi procesorami i tak to nie teraz. Znaczy na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Yy, dzisiaj bardziej nastawiam się na yy... Na to, mam nadzieję, że wkrótce mnie widać i słychać. O, jest, dobra, jest, jest, jest. Na to, żeby z Wami sobie pogadać eee, i żeby Wam przekazać pewne informacje o tym, faktycznie jak, od czego zacząć i jak do tego podejść na zdrowo, zdroworozsądkowo. Cześć Ewa, cześć Justyna. Pamiętajcie o jednej ważnej prośbie. Jeżeli eee, w dobie tego, co się teraz dzieje, uważacie, że takie spotkania są ważne i potrzeba trochę dobrej energii, to po prostu udostępnijcie tego live'a, zostawcie jakieś serduszko czy cokolwiek innego. Zachowujmy się jak rasowe nastolatki, chociaż ich na Facebooku już nie ma. Trzeba będzie nadawać następnym razem na TikToku. Kawka, herbatka, coś ciepłego, mam nadzieję, już jest przed Wami. No i co? Nadaję sobie z norki studia Pana Belfra i widzę, że jest Was coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. Także, także, także Teges. Tak jak wam powiedziałem, trochę sobie zrobimy rozpędowego. Cześć Dominika, cześć Daniel, cześć Agnieszka. Widać super i słychać bardzo dobrze. Cieszę się, mam nadzieję, że internet tutaj wytrzyma, bo w moim podpiwniczeniu, gdzie mam swoje studio nagraniowe, no z internetem czasami różnie to bywa, więc trzymajcie kciuki, żeby zasięg był ok. I jedziemy z koksem. Jakby coś nas wywaliło, no to, to wrócę. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby była tutaj dobra atmosfera. To jeszcze raz podkreślam, ta, ta część nie jest narzędziowa. Więc jeszcze raz, wszyscy maniakotikowcy potraktujcie ten temat, jeżeli wpadniecie tutaj i chcecie spędzić trochę czasu ze mną i z innymi, raczej softowo, a nie narzędziowo, bo na narzędzia przyjdzie czas. Tak jak jest napisane, to jest dopiero część pierwsza. A tych części pewnie będzie sporo, bo trochę czasu mamy na to, żeby się podszkolić, a jednocześnie też dzielić tymi informacjami. Dalej, dobra. Jezus Maria, bardzo was dużo. Liczę na waszą interakcję, znaczy na interakcję z wami i na wasze, na, 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 wasze, na, na wasze komentarze. Także jeszcze jedną ważną rzecz chciałem wam powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, ponieważ od wczoraj, czy od, przed, od przedwczoraj, kiedy po prostu wpadłem na pomysł, że będę to robił, ogromna ilość was przybyła na moim fanpage'u. Więc bardzo dziękuję i witam wszystkich nowych gości. Nie streamowałem tutaj już, łoho ho ho dawno temu. Tym bardziej, że ostatnio streamuję więcej, jeżeli chodzi, a czy w ogóle nagrywam, jeżeli chodzi o lekcje chemii, ale sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że postanowiłem się podzielić tym, co potrafię. Tak jak napisałem w opisie postu, pamiętajcie, jestem prostym nauczycielem chemii ze wsi, więc nie jestem naukowcem ani nikim takim, który pisze książki i skomplikowane rzeczy. Raczej chcę Wam powiedzieć o tym, co ja myślę o nauczaniu online, o moim doświadczeniu? Czy mam je duże? Jakieś mam, ale każdy je trochę inne. W związku z tym potraktujmy się bardzo z szacunkiem. Możemy się dzielić tutaj informacjami i wiedzą. Komentarze służą do tego, żebyście czuli się w społeczności takiej i spokojnie sobie ze sobą dyskutowali. Dobra. Minęło już cztery minuty takiej mojej gadki o niczym. W związku z tym przejdźmy do gadki o czymś. Bardzo dużo was tutaj jest, co mnie bardzo cieszy. 400 osób. <laughs> Jezus, Maria. Jesteście niesamowici. Bardzo, mnie, bardzo mi miło. Także witam wszystkich. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Tomek, cześć, Tomek, cześć, Tomek. Czekam na Twój podcast. W ogóle my tutaj trochę czasami czujemy się jak mała wielka rodzina. Mała wielka rodzina, fajnie to brzmi. I mam nadzieję, że ze wszystkimi będziemy się dobrze znali. No dobra, jedziemy. Słuchajcie, agenda, 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 bo sobie ją przygotowałem. Dzisiaj jestem trochę rozwalony, bo nawet nie wiecie, ile rzeczy się dzieje od wczoraj. Nie wiecie. Szykujemy naprawdę ogromny, ogromny projekt z Oktawią Korzeńską i on zajął mi dzisiaj cały dzień, ale dzisiejszy live i tak miałem przygotowane w głowie wcześniej, tylko po prostu nie przygotowałem prezentacji, ale też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie też dali trochę dobrej energii, bo wiecie dobrze, że w dzisiejszym, w tym co się dzieje teraz, mamy bardzo dużo pytań i wątpliwości. Czasami chodzi o tą chwilę oddechu. I może tak to też trochę potraktujmy. To jest webinar z Waszym udziałem, czyli jeżeli będziemy sobie o czymś rozmawiali, to po prostu to po prostu będę też udostępniał Wasze komentarze, bo mogę, bo mechanizm pozwala, bo mechanizm pozwala. To po prostu robić. 483 osoby. No nie wiem. Spo... Trochę się stresuję teraz, ale mam nadzieję, że będzie ok. Maksymalna ilość osób, którą udało mi się kiedyś zbierać na YouTube, taka ciekawostka, to było 1300 osób. A propos nauczania online, w zeszłym roku przed powtórką, ostatnia powtórka do egzaminu, przed, do egzaminu gimnazjalnego, na powtórce z chemii na żywo na YouTube było 1300 uczniów ze mną. Tyle jeżeli chodzi o to, czy da się uczyć online na dużą skalę. Tak, 1300 osób. Teraz już jest 400 osób, więc w zasadzie cała 500. No to witajcie, po prostu, cześć. Także, no, dzielmy się. I teraz tak, co do tematu. Słuchajcie, jak nauczać online? Temat jest ogromny i z dużymi rzeczami trzeba zrobić tak, żeby je podzielić. Jest taka metoda słonia. Ostatnio dużo uczę się o tym, jak. Maciej mi pisze, że stres mnie zżera. Może tak, ja zawsze mam taki początek, a jak potem się wkręcę, to będzie OK. Że jeżeli jest temat tak ogromny, to warto go sobie podzielić, bo nie jesteśmy w stanie tak, wielkiego, tak wielkiej rzeczy jak słonia. Zjeść na raz. I temat nauczania online jest ogromny, i teraz nagle wszyscy zaczęli myśleć o tym, jak to robić, bo mamy rekomendacje, że powinniśmy to robić. A ja powiem tak: po pierwsze, bądźmy spokojni i nie rzucajmy się na wszystko, bo to nie jest dobra metoda, i najpierw zastanówmy się, co nam jest potrzebne, po to, żebyśmy mogli sensownie i dobrze dobrać ewentualne narzędzia, czy też sposób komunikacji z naszymi uczniami na czas. Wyłączania, wyłączenia szkół, ale dopasowane do nas, a nie do tego, kto coś inny nam każe robić. 548, dobra. Ilu was tutaj jest? Chyba masz dużą klasę normalnie. <duszelanie> dużo, dużo, dobrze. Słuchajcie, wiem, że piszecie tutaj o rekordach. Dla mnie to jest bardzo, bardzo miłe. Także pamiętajcie, temat jest za tyle duży, że na pewno go dzisiaj nie łykniemy całego. Na bieżąco wymyślam kolejne rzeczy. Na jutrzejszym webinarze będziemy mieli gościa, Maćka Danieluka, autora książki Tik w pigułce, z którym sobie porozmawiamy o bardzo prostej rzeczy. O tym, jak stworzyć, i to jest moim zdaniem podstawa, cyfrowy notes. Czyli to jest od, od jutra, czy cyfrowy zeszyt. Jutro planujemy sobie taki webinar narzędziowy, a dzisiaj bardziej taki wspierająco. Teoretyczny, mocno. A, a jutro już będzie taki content, który, który pociśniemy. No i teraz, właśnie, y, pada pytanie, od czego zacząć? Słuchajcie, jeżeli chodzi o nauczanie online, to pierwsza sprawa to po co chcemy to robić i dla kogo? To jest bardzo ważne. Znaczy, musicie, powiem Wam tak, jeżeli zaczniecie tworzyć jakiekolwiek materiały. W sieci i udostępniać je, to trzeba sobie zadawać pytanie, po co ja to robię i kto ma to oglądać. Czy, czy to jest robione na przykład dla mnie, bo ja się chcę czegoś nauczyć? Bo to czasami jest taka ślepa uliczka, nie? że za bardzo idziemy w narzędzia, mmm, poznajemy nowe narzędzia, quizy i tak dalej, a mija się cel, bo celem jest przecież dzisiaj jakby edukowanie tych, którzy nie mogą przychodzić do szkoły. W związku z tym, jeżeli chcecie to robić dla siebie, żeby poznać nowe narzędzia, to nie bardzo bo w sensie, że macie już jakiś pakiet narzędzi. Jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z online, bo to was w jakiś sposób zmobilizowało, to super. Ale pamiętajcie, że znowu pytanie dla kogo to robimy, jeżeli wchodzicie w online, to tak naprawdę dla uczniów. Więc pierwsza sprawa zadać sobie pytanie po co chcę to robić. Druga dla kogo? Tu padło pytań, padła odpowiedź dla uczniów, ale też fajnie jest poznać narzędzia. Bo teraz zobaczcie, jeżeli dzisiaj zaczniemy sobie mówić o tym, że nauczanie online na jakąś dużą skalę jest możliwe, to jak wszystko ucichnie, a prędzej czy później ucichnie, nie, nie, nie wiem czy prędzej czy później, nie, nie mi to osądzać, to będziemy wyposażeni w pewne narzędzia, które będziemy mogli wprowadzić normalnie do stylu. Pracy, bo część z nas już tak pracuje, a część z nas tak dopiero będzie się uczyła pracować, a potem nagle się okaże, że tak można pracować bardziej wydajnie, bo ja uważam, że nauczanie online to jest połączenie efektywności z efektownością. To jest bardzo fajna rzecz, a, a no nie korzystamy tego w takim, z tego w takim stopniu, jakim to jest ważne. I jeszcze ważna informacja. Pamiętajcie, że wy, którzy tutaj prawdopodobnie oglądacie ten webinar, to jesteście tymi, którzy wiedzą, na czym to polega, a często jest tak, że mówimy o osobach, które nie wiedzą, że są takie webinary, więc też trochę waszym zadaniem dzisiaj jest, a podaj, o 21 macie mi pyta, dobrze Maciej, dziękuję bardzo, podpowiadaj mi, bo ja nie mam tych komentarzy, bo to jest was za dużo, jutro też będzie 21, znaczy ustalmy, że to 21 jest takim standardowym, standardową godziną, bo ja się zgadzam z tymi komentarzami, które pojawiły się, że dzieci już śpią, u mnie też już dzieci śpią, więc mogę ze spokojem to zrobić. A wcześniej to trochę jest wyrywanie czasu. Dobra, to 21 już mam ustalone. Co jeszcze Wam mówiłem a propos? Bo się uciął. Fontek mi uciekł teraz. No, generalnie rzecz biorąc, chodzi o, o, o to, że. Mm, że może to jest jakaś faktycznie szansa na to, żebyśmy zmienili swoje podejście, i fajnie by było, gdybyście dotarli z tą informacją, że coś takiego się dzieje w internetach. Jest taki naturalny jakiś ruch, bo nie tylko chodzi o mnie, bo są inne grupy nauczycielskie, digitalni, kreatywni. W ogóle wszędzie się coś dzieje i spoko możecie korzystać z tego, przeje, przejeść się tą wiedzą, jak, no jakby spoko, nie? Ale pamiętajcie, cel jest taki, że chcemy my tworzyć jakieś materiały online, a nie oglądać, jak inni tworzą materiały online. To jest bardzo ważne. Ale przekażcie tą informację nauczycielom, którzy na przykład nie mają Facebooka. Powiedzcie im, po co mają założyć konto, że to nie jest po to, żeby teraz robili sobie zdjęcia śniadania. Czy kolacji, tylko, żeby faktycznie dołączyli do tego ruchu, bo dzięki temu zostaną wyposażeni w narzędzia powiedzmy przez fachowców, którzy to robią na lepsze to niż Rada Pedagogiczna, bo za chwilę się obudzą wszyscy, że będą potrzebowali rad pedagogicznych z tego nauczania online na wypadek koronawirusa 2 i tam potem co, 3 godziny siedzi 40 osób na Radzie Pedagogicznej, a ktoś przesuwa slajdy. Tak, uczymy przez Skype'a, uczymy przez YouTube'a, czy Google Class, czy cokolwiek innego, czy Microsoft Office 365. Także te, też nie o to chodzi. Lepiej chyba tak uczyć się niż, wiecie jak, ławkowa Rada Pedagogiczna na przykład, nie? To tak, taka moja, moja sprawa. Dobra, to to jest ważne I, i tyle w tym temacie. Od czego zacząć? Chyba tyle? Tak. Dobra, ze spokojem każdy z nas ma narzędzia, które pozwolą zrobić takie materiały takie czy inne, a jeżeli nie to można sobie je dopasować. Część jest bezpłatnych, znaczy duża część jest bezpłatnych. Oczywiście, że są też narzędzia płatne, ale o nich raczej nie będziemy mówili. Zdradzę Wam małą tajemnicę, że negocjuję z pewną polską firmą na temat tego, żeby udostępniła pewien pakiet swoich narzędzi po to, żeby znaczy w, takim, w takiej formule Dostosowanej dla nauczycieli. O tak wam powiem, nie. I to wczoraj temat mi się urodził w głowie. Wykonałem akcję, są na tak, i wszystko się dzieje gdzieś tam. Także to udostępni będzie możliwość tam robienia nagrywek, będzie możliwość białej tablicy, do pisania, wszystko jakby takie takie interaktywne i będziecie mogli zapraszać uczniów swojej klasy na takie, na takie lekcje. Dobra, ale to jakby w przyszłości wam będę opowiadał. No i teraz właśnie z, teraz pogadajmy sobie o tym, co jest najważniejsze teraz. Słuchajcie. Obserwuję, czytam różne relacje innych nauczycieli. Uwierzcie mi, że rzeczą ważniejszą teraz niż prowadzenie lekcji jako takich jest tak naprawdę uspokojenie i uczniów, i rodziców i tak dalej. I to jest dosyć mocna nasza rola. Komunikację, którą powinniśmy gdzieś tam prowadzić, jakby kluczem do komunikacji jest w zasadzie. Hmm, jest w zasadzie na dzień dzisiejszy dziennik elektroniczny, tak trochę, nie? No bo wiecie, że wyszliśmy wczoraj jakby ze szkoły, nieprzygotowani często w narzędzia, i teraz ja powiedziałem moim uczniom, że słuchajcie, waszym obowiązkiem jest teraz naprawdę sprawdzać dziennik elektroniczny i dostosować się do tych informacji, które będziecie od nas dostawali, bo my też jakby dopiero będziemy pewne mechanizmy wypracowali sobie. Więc tak. Dziennik elektroniczny jest takim hubem łączącym szkołę wirtualnie. Każdy z nas ma inne firmy i tak dalej, to nie ma znaczenia, ale przecież są formuły ogłoszeń, wiadomości i innych rzeczy. I teraz stamtąd możemy w jakiś sposób ich jakby kierować na różne inne narzędzia, które teraz wygenerujecie sobie w ramach pracy w home office na przykład, nie? Edukacyjnego, bo też każdy z nas ma trochę inne, inne podejście. Jezus Maria, ilu was jest i czytacie to wszystko, rozumiem, cyfrowy zeszyt brzmi super, tak? cyfrowym zeszłym też się strasznie jaram, ale to tym będziemy mówili. I teraz tak, wyobraźcie sobie teraz, że jesteście z poziomu rodzica i ucznia, którzy też nic nie wiedzą, a my skupiamy się tylko na edukacji, a może chodzi o to, żeby faktycznie ich uspokoić, nie? Eee, więc prowadzenie tych zajęć online'owych może spowodować, że mamy taki, taką no, siłę spokoju, żeby też sobie z nimi pogadać, bo też usłyszałem, znaczy usłyszałem, wyczytałem na komentar w komentarzach na, na, na jednej z grup, że nauczyć, uczniowie też są bardzo teraz jakby zestresowani, nie tylko my, bo my jesteśmy skupieni na zadaniu, nie? Musimy uczyć online, tak, teraz, bo co się stanie? Okej, okay, no dobra, a teraz a u, uczeń jaką ma bazę informacji na temat tego, że, że coś, nie wiem, szkoły są zamknięte, nie wiadomo na jak długo i w ogóle, i w ogóle. Dużo rzeczy się dzieje. E, więc może, może to, żebyśmy trochę uspokajali nastroje przy tej okazji też jest ważne. Mm. Bo to też na lans jest ważne, takie terapeutyczne, bo sytuacja nie jest typowa. Bo nie mówimy teraz sobie o wejściu w nauczanie online, kiedy wszystko jest w porządku, nie? Słonko sobie świeci, w ogóle super, nie? I my sobie teraz cały naród się ruszył i jest projekt narodowy, nauczamy online. Pamiętajcie o tym, że sytuacja jest wyjątkowa. I dzięki tej sytuacji wyjątkowej wszyscy nagle mówią o tym, że chce się nauczyć nowych narzędzi, albo jak to zrobić. Ale. Pamiętajmy o tym, co jest podstawą tej sytuacji. Jednak jest, kurczę, bardzo ważna, stresująca dosyć rzecz. To, co dzieje się w sklepach, w wiadomości tak itd., itd., mogą spowodować, że ten stres jest i w nas, i w uczniach, i może w ich rodzicach. I to trochę jest trochę nasze zadanie teraz, żeby go trochę obniżyć, żeby też nie, 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 no mówię, nie, nie, nie sięć tej paniki, bo to jest nie, niezdrowe bardzo, nie? A to też dla nas jest ważne. Także spokój. I relacje. Uczniowie potrzebują tego. Także, jeżeli oni teraz zostaną gdzieś tam zamknięci w jeden czy w drugi sposób, tak, to też to, żeby oni się gdzieś komunikowali z kimś, kto jest dla nich wiarygodny autorytet, jest wiarygodny i jest autorytetem, na przykład, to będzie przekazywał nie fake newsy, tylko faktycznie jakąś sprawdzoną wiedzę, to jest ważna informacja. Podstawa programowa, podstawą programową, ale. Na przykład zastanówmy się, jak przeprowadzić, nie wiem, godzinę wychowawczą online, bo to też jest jeden z tematów, który trzeba poruszać, nie? Czyli no to też jest w ogóle też świetna platforma do tego, żeby sobie porozmawiać z różnymi uczniami, żeby oni coś, coś pisali i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię nie dzisiaj o narzędziach, gdzie, jak i tak dalej. Aha, i was. Tam jest taki Padlet do którego Was zaprosiłem, do tego, żebyście mogli mi udostępnić pewne rzeczy, zasugerować, o czym mógłbym wspominać w następnych, w następnych webinarach. W opisie postu bodajże jest link do tego Padleta, Wekleta, przepraszam, w którym możecie coś dopisać od siebie, co potem wszyscy będą widzieli i ja sobie z tego będę czerpał inspirację pod kolejne webinary, czego tak naprawdę potrzebujecie. Dobra, relacje i tak dalej. Eee... Dobrze, słuchajcie, pięknie piszecie. Jutro, o której? O 21. Jezus, Maria, ilu was jest? O 934 osoby na jednego gościa w złotej koszulce przyszły. O, Matko Boska. <laughs> o, no dobrze. Eee... Sprzęt. Moi drodzy, sprzęt też będzie w ten weekend. Bo ja wiem, że zastanawiacie się, od czego zacząć. Macie to. W... Przy sobie. To są telefony bardzo często, to są kamerki wbudowane w, w, w laptopa. Gorzej zawsze jest dźwiękiem trochę, ale to też idzie ograć. Także spokojnie tutaj na pod tym względem się też sprzętem zajmiemy ze spokojem. Co to za kamera taka dobra jakość? Na <grym> pisze, no właśnie. To jest zwykła kamerka internetowa. Logitech C920. Będę wam o tym wszystkim mówił, o mikrofonach itp. Itd. też nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle wszyscy się, nie wiem, bunkrowali sprzętem z najwyższej półki. To nie o to chodzi, pamiętajcie. Dobra, bo ja sobie tutaj, słuchajcie, spokój relacje. To jest mój przekaz dzisiejszy, tak? Także od czego zacząć? Od spokoju i od pytania sobie po co i dla kogo to robię. Eee, I co chcę na tym zyskać ja, co ma zyskać na tym mój uczeń, tak? I potem podbasujemy sobie narzędzia, które będą odpowiednie. Bo jeżeli ktoś wam narzuci, teraz wszyscy rzucamy się, słuchajcie, nagrywamy wideo, a wy nie lubicie wideo, nie, nie, słyszy, nie lubicie swojego głosu, czy, czy nienaturalnie się zachowujecie przed kamerką, bo zobaczcie, bo ja czuję się tu bardzo dobrze, ze względu na to, że to jest moje trochę naturalne, drugie środowisko, więc ja mogę sobie pomachać do was i wiem, że ktoś tam po drugiej stronie jest i mnie ogląda i tak by ideą nagrywania online jest to, że mamy kontakt, mimo tego, że nie fizyczny, to gdzieś tam po drugiej, ludzie, po drugiej stronie jesteście Wy. Teraz aktualnie 972 osoby, z którymi nie jestem w stanie nawet porozmawiać na czacie, co mnie trochę przeraża, a nie bardziej to, że mówię do was do kamerki. Ale być może ktoś z was woli pisać. Więc może stać się twórcą dokumentów w Google w chmurze Google, na przykład, które będzie udostępniał swoim uczniom. Świetny temat. Możecie też stworzyć po prostu bloga. Darmowego, możecie tworzyć prezentację, bo lubicie tylko tak, nie? bo nie chcecie się pokazywać. Ja osobiście uważam, że e, oczywiście skuteczność jakby pracy online jest taka, że będziemy po, połączymy narrację, czyli opowieść, czyli ja mówię o tym, co przygotowałem, plus do tego, żeby zwizualizować to, co chcemy uczniom pokazać. Ale to też do tego są specjalne narzędzia, które pozwalają to robić. Kwestia przekonania, czy to jest dla mnie. Jeżeli nie czujecie się do kamery mówić i tak dalej, to po prostu w to nie wchodźcie. Są inne metody, na przykład ten cyfrowy zeszyt, gdzie jakby złożycie taki segregator do tematu lekcji, tam wrzucicie materiały, zdjęcia, gify, lekcje i tak dalej, przekażecie uczniom, i oni mówią, i teraz mówi, przeczytajcie, przejrzyjcie, odpowiedzcie na te pytania, które tam się pojawiły dalej, no i będziecie mieli podsumowanie lekcji. Przy okazji jestem tutaj dla was, żeby tam, nie wiem, skonsultować coś z wami. ok? Także to jest ważne, żeby to było do, dopasowane do tego, żebyście czuli się dobrze. A jak poczujecie się dobrze, to będziecie robili krok dalej. No ja też zaczynałem od. No w sumie zaczynałem od czego? Nauczanie online? Chyba od grup, grupy na Facebooku, a potem od YouTube'a. E, ciężko mi już powiedzieć, w sumie od czego to się zaczęło. No dobrze. E, ile to już trwa, bo ja nie chcę wam zabierać za dużo czasu. No właśnie, pada pytanie teraz, a co dalej? Co dalej na tych takich webinarach pana Belfra? Po pierwsze, dobra energia. Tak jak wam powiedziałem, nie jestem teraz jakimś no, rolą, nie jestem naukowcem, który wam powie, że są takie wyniki badań, że tylu uczniów używa telefonów, a tylu czuje się zagrożonych i w ogóle nie. Ja jestem. Znaczy mój kawałek tortu to, to wideo lekcje z wykorzystaniem różnych narzędzi, na przykład ostatnio właśnie a propos tych cyfrowych zeszytów, dlaczego jestem tym zajrany, bo y, moje doświadczenie jest takie, że jak zrobiłem, zacząłem robić stare filmy y, pana Belfra te trzy lata temu, y, to robiłem je za pomocą, w, z wykorzystaniem mm, programu, do robienia, znaczy z programu do tablicy interaktywnej. Tego wiecie, co się pisze rysikiem tam na tych tablicach interaktywnych. Tyle, że miałem podłączony po prostu tablet graficzny i jakby robiłem to na tym tablecie graficznym. No ale po trzech latach stwierdziłem, że to nie jest super dopasowane, bo ja nie mogę nic tam zmienić w tej prezentacji. Więc poznając nowe narzędzia, poznałem ten cyfrowy notes. I wszystkie nowe części, jak sobie zobaczycie kiedyś na mój kanał na YouTube, jak wpadniecie, zostawcie subskrypcję. Bo jakbym tak nagle mi przeskoczyło tysiąc subskrypcji, to kurczę bli bliżej byłbym tego srebrnego guzika. Ale to kiedyś będę Wam opowiadał, co chodzi z tym srebrnym guzikiem. To jak tam zobaczycie materiały dla szkoły średniej, teraz, które nagrywałem, to one są w oparciu właśnie o ten cyfrowy zeszyt. Dlaczego? Bo ja mogę nagrać wideo teraz, a potem mogę do tego cyfrowego zeszytu dorzucać kolejne strony. Jakby pod filmem jest udostępniony link do cyfrowego zeszytu, który cały czas żyje. Bo cały czas wisi w sieci. Film jest nagrany tu i teraz. No, jestem zajerany, bo zrobiliśmy projekt online, spotkaliśmy się za projekt raz. Macie mi tutaj pisze komentarze, także spokojnie, czytam sobie komentarze. Dobra, także to. Mhm. Dopasujcie do siebie. Będziemy mówili o takich rzeczach, o, takich naprawdę od początku, tak? Że nie zarzucimy Was materiałami na zasadzie, teraz słuchajcie, będziecie streamować obraz, OBS-em i tak Nie. Cyfrowy zeszyt dla mnie osobiście jest podstawą, bo tam mogę sumować pewne materiały, które ja jako nauczyciel wyszperałem w sieci i stwarzam z tego pewien kontent dla moich uczniów, żeby z tego korzystali. To jest numer jeden, jakby podstawa. Nie muszę niczego robić poza tym, że stworzę im ten zeszyt z tematem lekcji, nie wiem, na co bezu czy cokolwiek innego. To się wszystko da pięknie zrobić i udostępnię, i to jest ważne. Co dalej? Jakby będziemy mówili też o chmurze, pracy ogólnie w chmurze, także udostępnianiu plików i tak dalej, i tak dalej. Także to też będzie ważne, bo nie każdy z nas to ogarnia. Część z nas wie, a część z nas nie wie. Będziemy rozmawiali o narzędziach Google'a i Microsoftu, będziemy rozmawiali o narzędziach zupełnie firm trzecich i tak dalej, i tak dalej, które może nie do końca są związane z edukacją. Coś, co mi się marzy, to chciałbym Wam powiedzieć o mailingu, czyli jak wykorzystywać narzędzie typowo marketingowe do tego, żeby komunikować się z uczniem, i to jest świetne, świetna rzecz, nikt o tym nie mówi. A to się da zrobić. I to jakby dla mnie też jest mocny taki kop, że Właściński, od roku planowałeś, kurczę opowiedzieć o tym, jak to się robi, no to będzie teraz ten czas. W związku z tym ten czas nastał. Teraz tylko byle byłoby zdrowie, energia i prąd i internet. Bo jak to odetchną, to nawet nauczanie online nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale nie panikujmy, raczej tego chyba nie zrobią, co? Dobrze. Spokojnie, łatwiej kupić sprzęt niż papier toaletowy. No właśnie, tak. No tu, 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 tu się zgadzam z, z Agnieszką a propos tego. No dobrze, słuchajcie. Co ja. Metoda do siebie ucznia. Dokładnie. Dobra, 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 dobra. O dobrze. Słuchajcie, teraz chwilę, przeklikam sobie wasze komentarze. Ja nie mam tylu pucharów na drugi plan. To się moi drodzy nazywa lans w internecie. Ale wy nie musicie tego robić. No Ja po prostu w... no, oglądałem przy tych wszystkich młodych youtuberów i oni zawsze coś mieli z tyłu, a ja jeszcze nic tam nie miałem. Guzików żadnych srebrnych, więc sobie poukładałem jakieś inne rzeczy. Te puchary to są właściwie złote belfry z mojej szkoły poprzedniej, z gimnazjum. Także jestem bardzo z nich dumny. Jeden z moich najcenniejszych nagród w życiu. Dobra, ale to, to, to jakby zupełnie czymś innym, bo teraz trochę odjeżdżamy. Eee, Artur napisał, może najpierw zacznijmy od nauczycieli nie mających kamery i mikrofonów. Nie ukrywam, że jest nas takich sporo. No właśnie. No ja wiem, tylko teraz pytanie jest takie, jak wam, ja wam powiedziałem, że mówiłem o narzędziach, eee, to zakładamy, że każdy z was ma na przykład telefon. I też będziemy robili na przykład tak. Jak nagrać film telefonem, znowu zmontować go w telefonie i go gdzieś tam wrzucić. Czyli niekoniecznie musicie mieć studio z lampami i mikrofonem na statywie, tutaj nie, to nie o to chodzi. Jakby ja jestem gadżeciarzem i jeszcze nie wyrosłem z wieku chłopięcego. W związku z tym obożyłem się zabawkami, ale równie dobrze mógłbym większość z tych rzeczy wykasować i też mógłbym stworzyć jakiś materiał dla moich uczniów. Aha, bardzo ważna rzecz. Przekażcie wszystkim, bo gwarantuję Wam, że na pewno nie Wy, to nie dotyczy Was, ale nie jest nauczaniem online podanie zakresu stron do przeczytania w domu, tak? Przez wiadomość Wilbrusie. Temat kwasy, strona 91 do 97. Proszę czytać. No bo tak się też dzieje, nie? To nie jest kategoria nauczania. To jest kwestia z psychologii na rodzica, żeby on to ewentualnie potem zweryfikował, bo a to też jest ważne, żebyśmy myśleli o nauczaniu online, że gdzieś. Powinniśmy rozumieć, że powinniśmy zaangażować też tego rodzica, bo to jest wspólna odpowiedzialność, ale nie, że zrzucić na niego, niech sobie przeczytają. Teraz dochodzą do tego, jak się pisze, wzory kwasów na przykład, tylko ewentualnie zaprosić ich do wspólnego oglądania jednego czy drugiego materiału i żeby potem, ewentualnie, jeżeli się pojawiają jakieś problemy, m, mogli to nadrobić. Czy to ten wirtualny zeszyt, który sobie zobaczyli, cyfrowy, czy, czy, czy filmik na, w internecie, który im nagracie, czy udostępnicie, czy cokolwiek innego. Ważne, <laughs> muszę wyknąć kawy, to nie jest akurat ważne. Znaczy ważne, żeby nie było dobrze słychać. I, i jeżeli chodzi o, o tę kwestie mm, rodziców, to jest też kwestia komunikatów, tak? No właśnie. I teraz a propos komunikatów dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Eee, jest przełamanie tysiąca. Tomek mi pisał. Jest tysiąc. <laughs> Jesteśmy razem. Zobaczcie, kurczę. Mega. Eee, <laughs> Kurczę, rozpraszacie mnie. Mam nadzieję, że odrobinę radości wam przynoszę w ramach tego webinaru też, bo każda, bo jest nam ona, ona potrzebna. Ale wracając do tematu, który właśnie mi się przypomniał, moi drodzy, a zadaliście sobie kiedyś pytanie, jak należy komunikować to uczniom, że warto uczyć się z materiałów, które im udostępnicie. Bo wiecie, co jest najgorsze w nauczaniu online, że my tak naprawdę nie mamy kontroli nad tym, czy oni to robią. Skończyło się trzymanie bacika w ręce pod tytułem Ucz się, bo na koniec lekcji zapytam, a jutro będzie kartkóweczka z tego, co dzisiaj było na lekcji. Mm -mm, tutaj to nie zadziała. W związku z tym trzeba mocno popracować sobie nad tym, jaki klucz motywacyjny jest do tego, żeby uczniowie chcieli wykorzystać z materiałów, który przygotujecie. Moja największa obawa jest taka. A z tą informacją też wyszedłem od uczniów, mówię kończąc środę zajęcia, powiedziałem: słuchajcie, to jest ogromny test dojrzałości dla nas, jako dla nauczycieli, i dla was, ee, jako uczniów. <puszczanie> Macie mi znowu tam jakieś pisze informacje, że pl, 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 liczycie, że się spalę na, na lawie. Nie, już szedłem dobry rytm. Już czuję się, że po prostu jesteście, jest tysiąc osób u mnie w studiu i, i kiwam do Was po prostu. To jest już ten etap. Tu już, już, już nie ma szans na wpadki, słuchajcie. To już jest tak, że po prostu, nawet jak będzie wpadka, to ja to obrócę w dobry żart. Ale wracajmy do tematu motywacji. Chodzi o to, że jeżeli ja im wyszedłem i powiedziałem w sensie, to jest test dojrzałości dla nas, dla nauczycieli i dla was, dla uczniów. Czy wy jesteście odpowiedzialni za swój proces nauki? To jest bardzo ważny komunikat, tak? To nie jest tak, że ja mam motywację zewnętrzną, pod tytułem "Starsi się doczepiają kiepskich ocen". Nauczyciele będą sprawdzani, sprawdzani. Nie. Teraz kwestia, jak to im powiedzieć, już nie mając ich tak naprawdę w sali, że oni mają obowiązek ustalenia sobie pewnego harmonogramu dnia. Jakie są korzyści z nauczania online, a jakie są? Zagrożenia. Moim zdaniem powiedzieć im, że korzyścią największą jest to, że lekcja, którą lekcje w szkole odbywali przez 7 godzin, a mogą to do dwóch godzin na przykład w ciągu dnia sobie zminimalizować. Kolejna sprawa, to oni zarządzają, kiedy te dwie godziny będą robili, tak? Czyli angielski, czy polski czy matematykę. Mogą zacząć o 21.30, bo tak na przykład zaczynają funkcjonować młodzi ludzie. Czy też ja na przykład, czyli młodzi ludzie. I to jest ważne, jak motywować, żeby nie było tak, że oni po dwóch czy więcej tygodniach wrócą do szkoły i powiedzą: Ho, koniec wolnego, jak już wiecie, jak to się nazywa dzisiaj, koronoferie, nie? Także koniec koronoferii, no to teraz wracamy do pracy. Nie. To musi być jasny komunikat dla rodziców i dla uczniów o tym, że to jest wzięcie odpowiedzialności przez ucznia przede wszystkim, oczywiście nie mówimy o 1-3, bo tam trzeba bardzo to mocno nadzorować, też i, i 4, powiedzmy, nie wiem, 5 może też klasy mówimy, ale mówimy też o tych, o, już o tych starszych dzieciach, które muszą wiedzieć, że w ciągu jednego dnia muszą znaleźć czas nie tylko na granie Fortnite'a, czy, czy cokolwiek innego, ale też na czas na pewne odrabianie lekcji albo nawet kontakt z nauczycielem. I, I zadanie im pytania, zadanie nauczycielowi pytania. I to jest dla mnie klucz, jak to zrobić, kiedy nie mamy z nimi fizycznie kontaktu. Jak im to przekazać, żeby miało to odpowiedni zasięg. Pamiętajcie, że jakby kluczem pod, podstawowym na dzień dzisiejszy, dla większości szkół są, jest dziennik elektroniczny, gdzie mamy narzędzie podstawowe, czyli tekst. No i możecie jakiekolwiek ogłoszenie tam wpisać. Podpisane jakimkolwiek dyrektorem albo dyrektywą, nie wiem, a, a ich skuteczność może być niewielka. Trzeba uderzyć w odpowiednie rodzaj emocji który zadziała po to, żeby. bo, bo wiecie, nasze państwo nie było przygotowane do uczania online, w sensie też nawet nasi uczniowie, tak szeroko pojęto. Nie? A teraz nagle musimy im powiedzieć, no uczcie się, to nie jest taki hopσιł. E, dobrze, słuchajcie, bo, e, bo. bo, 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 bo. E, bo jest ok, dobra. E, matko Boska, Matko Boska już was pisze. Ja mam G Suite. Na uczniowie no, patrzcie, widzicie, jest, są narzędzia, jest Discord i tak dalej, i tak dalej. Dobra, oni chętnie skorzystają, to się okaże. Także to zobaczymy, będziemy to sobie podsumowali i ewaluowali z czasem. Eee, czy, czy się udało? Koronoferie, tak, dokładnie, takie hasło dzisiaj, słuchajcie, ktoś na YouTubie mi w komentarzach wrzucił, nie? Eee, że, że, że... Eee, to tam pod moim filmikiem. Komu w ósmej klasie nauczyciel polecił również te filmiki na koronoferie? <noise> dokładnie taki komentarz chyba był dzisiaj rano, gdzieś mi się tam wyświetlił. Spodoba mi się koronoferia. No tylko że to nie są ferie, nie. Trzeba to cały czas gdzieś tam komunikować. Eee, łatwo przy tym ściągać. Tylko że właśnie kwestia jest tego typu, że uważam, że pytanie, czy, czy, czy na tym etapie Będziemy w stanie oceniać ich wiarygodnie, nie? Mogą napisać jakąś pracę, ale pytanie, czy to będzie ich praca? Zawsze mamy takie wątpliwości przy pracy online. Także tutaj jest kwestia uderzenia w ten dzwon dojrzałości, moim zdaniem, w sensie dzwon dojrzałości, w sensie ten motyw dojrzałości i odpowiedzialności za własny proces edukacyjny, po co on jest potrzebny i że tak naprawdę trzeba sobie umieć rozpisać harmonogram dnia i gdzieś go wpleść tam ten, ten, to spotkanie ze szkołą w czasie siedzenia na przykład w domu. No dobrze. Eee, no właśnie, o uczniów się nie martwię. Wiem, że dadzą radę przy odpowiednim podaniu, ale rodziców nie jest łatwo zaangażować. To też jest kwestia pewnie komunikatu. Oczywiście, że będzie trudniej, bo rodzic raczej jest osobą, która udostępnia nam dzieci na jakiś czas pod opiekę. No przykro to powiedzieć, ale pewnie tak jest standardowo. A tutaj będzie współodpowiedzialny również za to, co będzie się działo w domu. I ta współodpowiedzialność to nie jest tylko kwestia hasła lekcji rób, lekcji rób, przeczytałeś, przeczytałeś, tylko być może pogadanie z nim na temat tego, czego się dowiedział, bo co z tego, jeżeli ta wiedza, którą nawet nasz uczeń zdobył, nie zostanie z nikim wymieniona, bo to jest też kluczem do sukcesu, żeby uczeń miał możliwość pochwalenia się tym, czego dowiedział się tak naprawdę, a nie, że nauczyciel, że rodzic siedzi nad nim i tam przy książkach i, i, i sprawdza, powtórz to zdanie. Tylko potem, żeby sobie na przykład pogadali, ale muszą na to znaleźć czas. I to jest też egzamin dojrzałości dla rodziców. To fakt. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczcie. Zobaczcie. Czyli to działa. Zobaczcie, ja wysłałam karty pracy już dostałam od uczniów wypełnione. Eee... No właśnie, to, to też mnie trochę martwi, tak? że są rodzice, którzy porównują do strajku, że teraz jakby my siedzimy w domu, a oni teraz muszą opiekować się uczniami. No kurczę, nie do końca. Panie Belsze, opowiedz pan, jak pan to robisz od dzisiaj, kiedy szkoła zamknięta? Ja od dzisiaj jeszcze tego nie robię. Będę szczery, moim zadaniem jest teraz, jeżeli chodzi o to, Aleksandro, jakie jest moje zadanie? Moje zadanie jest przygotowanie, uwaga, tutoriali dla moich nauczycieli, naszych kolegów z pracy. O tym, jak korzystać aktywnie z chmury Microsoftu, którą mamy wdrożoną od dwóch lat, ale tak naprawdę nikt nie czuł potrzeby, żeby z tego korzystać. Więc to jest moje zadanie domowe: do poniedziałku mam takie coś przygotować, pokazać im, jak, od czego zacząć i tak dalej. I tak dalej. Przy okazji tutaj, webinarów jeszcze będę uczył moich nauczycieli w ramach takiej wirtualnej rady pedagogicznej i tak, dalej, i tak dalej. A potem pracujemy z uczniami na podstawie wirtualnych zeszytów, tego, czego będę, to, co będę wam pokazywał, czy też nagrywania takich materiałów, jak teraz pokazuję wam, z, danego, z danej lekcji. To jest moja metoda na to, tak? Także zakładam wirtualny zeszyt, przesyłam to uczniom, a do tego zeszytu wklepuję zadanie i filmik, którym nagrałem, na przykład takie 20-minutowe, dotyczące danego tematu. U mnie jest łatwiej, dlatego że no, ja mam jedną lekcję w tygodniu. To, wiecie, to, to łatwo to ogarnąć, nie? W klasie pierwszej, po gimnazjum i, i po podstawówce, w szkole średniej. Do ogarnięcia. Nie martwić się, ty masz tak bardzo. No to kto będzie chciał, to się nauczy, kto będzie chciał kombinować, to nie ma znaczenia, czy online, czy w szkole. No, to się zgadzam, dokładnie, to jest dokładnie tak samo, tak, że no, no. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Eee, dyskutujecie sobie. Eee, a ja jadę dalej, a ja jadę dalej. Eee, link do cyfrowego... Nie chcę Wam, słuchajcie, zdra... <ścoughs> czy jest jakiś link. No są linki, tylko zostawcie to trochę do jutra, tak, także... Dobra, no nie, zdradzać wam? Maciej, Maciej, czy mam, mam tutaj zdradzić, napisz mi na Messengerze, yy, czy mam zdradzić, o jakim cyfrowym zeszycie jest mowa, żeby sobie już przeklikali go na jutro, czy zostawimy to sobie na jutrzejsze spotkanie? Dobra. Mm, 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 dobrze, dobrze, dobrze. 840, 840 ludzi po prostu. Yy, Paweł Biedny pisze, czy u nas. <laughs> No, właśnie, także mamy Microsoft, mamy Google, nie mamy nic też czasami w szkołach i pogadamy sobie o tym, co wtedy robić. Jeżeli nie mamy nic. Co ciekawe, teraz jakby te wielkie platformy jak Microsoft i Google też odblokowały bardzo też dużo różnych narzędzi w formach i bezpłatnych, i płatnych, ale trzeba zarejestrować szkołę. To jest chyba podstawowa rzecz. I to też możemy sobie omówić w przyszłości. Aha, dobra, słuchajcie. Tak, podaj będzie tak, będziemy tak czy siak. Dobrze, uwaga, mówię o po prostu najprostszym narzędziu, które ostatnio jestem zakochany. OneNote to jest narzędzie, które jest za darmo z Windowsem chyba od siódemki, albo nie wiem jakim. Po prostu do pobrania ze strony Microsoftu, darmowe narzędzie. OneNote, które służy do robienia notatek, ale można to robić w formie pięknych cyfrowych segregatorów. I udostępniać dalej. Także o tym będziemy mówili jutro. Jakie to ma To mam naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, ale wszystko to, czego potrzebujemy do tego, żeby stworzyć cyfrowy segregator do tematu lekcji, z podziałem na przykład na punkty. W tych punktach wkładamy konkretne, nie wiem, filmiki, które znajdziemy, treść, którą napiszemy, cokolwiek, prezentacji którą mamy. Tam można wszystko osadzać. To jest, to jest najlepsze. Także OneNote sobie możecie ewentualnie przeklikać na jutro I jutro o tym będziemy sobie rozmawiali. Jutro będzie trochę bardziej skomplikowane, live, bo będziemy łączyli się z Maciejem. Z Maciejem. Maciej coś napisał 10. Nie mam pojęcia o co chodziło. Miał mi napisać czy mam podawać czy nie podawać. Teraz już spalone po fakcie. Eee, dobrze. A coś na Maca. Na Maca też to jest. W sensie spróbuj. Eee, zobacz czy możesz pobrać za eee, Dobrze. Ale nie można używać librusa w domu. O, tego nie wiedziałem. Tylko zarejestrować szkołę musi dyrektor, a nie każdy chce dać, chce dać się tikować. No dobrze, dlatego też będziemy mówili o tym, jak to obejść. W sensie nie, no, no, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każda szkoła ma chmurę, jakąś tam, googlowską czy, czy, czy microsoftową, ale to, to są narzędzia, które też można pracować nimi zupełnie na zewnątrz. W sensie wykorzystuję narzędzie X, wykorzystuję do tego, nie wiem, YouTube'a i na przykład maila czy cokolwiek innego. I my, łącząc te rzeczy, jesteśmy nauczycielami online. Gwarantuję Wam, bez. Bez wszystkiego. Hmm. Aha, OneNote też działa na makach. Maciej mi podpowiada, bo to dopiero będziemy się przygotowywali na jutro. Działa na maku. Dobrze, dobrze. Słuchajcie. Eee... Tak, tak. Kształcenie wyprzedzające, super. Dziś sam ogólnik, nic konkretnego. Tak, taki był plan. Wiem, że czekacie na mięso tikowe, ale ja powiedziałem na dzień dobry, że to nie dzisiaj. Eee, ogólniki na tyle, żeby zrozumieć koncepcję. Część z was uczy online, część z was nie uczy online, część musi sobie zadać pytanie, co chcę robić, po co chcę robić, co jest w zgodzie ze mną, czego potrzebują moi uczniowie, jakie narzędzia, jaki sprzęt bo jest mi potrzebny, bo czegoś innego będzie potrzebował nauczyciel historii, a czegoś innego nauczyciel chemii, na przykład, żeby wytłumaczyć dane zagadnienia. Zgodnie z prawem na przykład, tak? Bo też nauczanie, nauczaniem online jest problem prawa autorskiego, bo prawo autorskie w myśli edukacyjnym jest, myślę edukacji jest takie, że dopóki kontrolujemy, kto widzi te materiały, no to możemy udostępnić bardzo różne rzeczy, bo to jest to prawo autorskie, edukacyjne, czegoś tak bardzo szeroko pojęte, że możemy nawet rzeczy, których normalnie nie możemy zrobić, ale jeżeli nauczamy online, czyli coś udostępniamy w sieci i nie wiemy, kto ten link zobaczy, i tak dalej, a to już jest śliski temat, bo tu już trzeba wtedy zwracać uwagę na to, żeby nie przekroczyć praw autorskich, bo nie mamy kontroli nad tym, kto jest po drugiej stronie. Bo fizycznie w klasie możemy policzyć tych ludzi i powiedzieć, że znamy albo nie znamy, a w online to jest niemożliwe. To też możemy sobie porozmawiać na temat praw autorskich z Kamieniem Śliwowskim, jeżeli Was to będzie interesowało. Czyli co można, gdzie, czego nie można, skąd brać to, co można itd. itd. To jest też gorący temat, bo czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego, nie wiem, narysować, nie? Pytanie, czy, czy mogę zeskanować stronę z podręcznika i wstawić ją w film na YouTubie i będę to potem upubliczniał? Dobre pytanie. Dobre pytanie. No dobrze. E, ciągle, ciągle, ciągle tutaj jest. 21. Aha, padło pytanie, e, padło pytanie, kiedy? Tak, 21. To będzie taka stała godzina tych naszych webinarów. Postaram się, żeby one były w miarę mm, nie wiem, może codziennie, jak pocisnę, dam radę fizycznie, a jak nie, to będę Was po prostu na bieżąco informował. Pamiętajcie, żeby obserwować fanpage Pana Belfera. Dobrze. Nic konkretnego, same ogólniki. U nas można używać Librusa w domu. Dobrze. No, Microsoft dla szkół jest, 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 jest za free. Dobra, okej. Okay. No, widzicie, i przeszedłem z ogólników, potem przeszłem na jakieś konkrety. Dobrze, to ja w takim razie wracam, bo gadam już 30 minut i chciałem wam teraz powiedzieć, że pamiętajcie, w opisie tego postu, który mam nadzieję działa, jest link do cyfrowego, cyfrowej tablicy korkowej, na której jeżeli macie jakieś inspiracje, którymi chcecie się podzielić z innymi, albo też dać mi jakąś inspirację do tego, co mam zrobić, to możecie spokojnie tutaj dodawać od siebie rzeczy. Oby to działało. muszę to jeszcze potwierdzić, czy to działa. No, dobra. Także bardzo dziękuję za udział. Nie wieszajcie na mnie. Nie wiem, czego za to, że nie dostaliście dzisiaj miliarda narzędzi i screen, screenów, jak to działa i tak dalej tak dalej. Nie taki był cel dzisiejszego spotkania. Bo wszystko, co robimy, powinno zacząć się od zadania pytania, po co to robię? Dla kogo? a potem tak naprawdę jak chcę to zrobić. Jak będziecie umieli odpowiedzieć sobie na te pierwsze pytania, to potem dobierzecie sobie odpowiednie narzędzie do tego, co chcecie tak naprawdę zrealizować. Bo najgorszą rzeczą jest pakowanie się w narzędzia, przepakowanie się tymi narzędziami, przeżarcie się tym wszystkim, potem człowiek jest tak zmęczony, że tak naprawdę nie robi nic. I To jest błąd. W związku z tym zastanówcie się, czego potrzebujecie, a potem dopasujecie sobie rozwiązania, które są do tego do tego, co wam jest potrzebne i waszym uczniom, i rodzicom, waszych uczniów. No dobra, a my wracamy w takim razie do, do robienia bardzo takiej ważnej rzeczy, którą mam nadzieję będziemy gotowi w poniedziałek wam ogłosić, która wspomoże też i was. A mam taką głęboką potrzebę kiedyś Was zaproszenia być może do tego projektu, ale to muszę ogarnąć, bo tak jak wam powiedziałem, ostatnio kuwety nie ogarniam. Dużo się dzieje od wczoraj. Trzymajcie kciuki za wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Fajnie Was było spotkać. było Was ogromna liczba i super. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłem i że dałem Wam odrobinę dobrej energii i tego poczucia, że mamy zachować spokój i w edukacji ważne są relacje. Na przekazywanie wiedzy też przyjdzie czas. I tyle. Zadbajmy o to, zadbajmy o to żeby odpowiednio zmotywować naszych uczniów do tego, żeby oni chcieli sięgnąć po materiały, które. Dla nich przygotujemy. I to jest ważne. No dobra. A... Trzymajcie się. Papatki. Jutro który której? O 21. Do zobaczenia. Pa! A, mówił do Was Dawid Gosiński, pan Belfer. Czyli teraz kupią mi to powiedzieć, bo to jest na Facebooku, a nie będzie. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Zawsze o tym zapominam. A teraz powinienem o tym powiedzieć. I powiedziałem. Dobra, trzymajcie się. Serdecznie wam dziękuję za to, że byliście. Ja mam zawsze taki problem, że nie potrafię wyłączyć tego guzika stop, który tutaj jest przy mnie, bo teraz właśnie widzę, że lecą to wszystkie rzeczy. Gdzie jest ten link? Widzę, że nie widzicie linku, więc ja go za chwilę wkleję do opisu tego postu. Tak się umówmy, dobra? Eee, bo może nie zadziałało eee, z udostępnienia. Trzymajcie się, papaty i papaty. <noise> Cześć.